Mówią, że północne Włochy to urok i elegancja, a obdrapania i zaniedbania należy szukać raczej na południu kraju. Czy Sardynia zalicza się właśnie do południa? Jest lipiec. Wraz z Kasią właśnie szczęśliwie wylądowaliśmy i zaczynamy naszą najdłuższą wyprawę rowerową życia. Zamierzamy przejechać fragment bajecznego wybrzeża, by przez górzysty interior przebić się na drugą stronę wyspy. Tam czeka na nas jeden z najgłębszych kanionów Europy. W sumie na Sardynii spędzimy 9 dni i przejedziemy prawie 600 km. A potem już tylko Korsyka, północne Włochy, austriackie Alpy i prawie jesteśmy w Polsce. Jesteśmy już w Alghero. Nie nagrywałem na lotnisku, bo dopiero w tym momencie złość mi przeszła. Bo tak się człowiek napocił, napierdzielił z tym całym rowerem, ze składaniem i w ogóle i tak dalej. Już mieliśmy jechać, a nagle taki straszny głośny strzał. I poszła dętka w Kasi rowerze. Okazało się, że przepompowałem dętkę. Taki zamat. No, ale słuchajcie, to było na lotnisku w hali i nikt do nas nie podszedł. Także no, a strzał był jak z pistoletu, jakby chcesz naprawdę walnąć konkretnie. Grotta di Nettuno, który jest tutaj. I to inaczej znaczy, że to jest jaskinia Neptuna. Grotta di Nettuno znajduje się na wapiennym cyplu Capo Caccia. Do groty. Przed nami 600 czy 700 schodów, już nie pamiętam dokładnie ile. Natomiast po drodze mamy mieć piękne widoki, podobno nawet ładniejsze niż w samej grocie. Sama grota to krasowa jaskinia nieprzyzwoitej urody, mająca ponad 130 milionów lat. Trudno zliczyć wszystkie stalagmity i stalaktyty przestronnego wnętrza. Wejście do jaskini znajduje się zaledwie 1,5 metra nad taflą wody, więc zwiedzać można ją tylko wtedy, gdy nie ma sztormu. Słuchajcie, czytaliśmy wcześniej w internecie, w komentarzach, że jaskinia jest niekoniecznie warta zwiedzenia, że jest to jednak nie jest warte swojej ceny, ponieważ wstęp kosztuje 14 euro. A Kasia, jakie mamy wrażenia w tym momencie? Jak się podobało? Nie no, dla mnie to jest raj dla geografa. Stalaktyty, stalagmity, stalagnaty. Tak, jeśli będziecie w okolicy, koniecznie zahaczcie o to miejsce. Tymczasem my wracamy do rowerów. 3, 4, 6, 7. I kierujemy się wzdłuż wybrzeża na południe. Nasz następny cel – Bosa. Urocze, portowe miasteczko z kolorową, piętrową zabudową. Obiecuję, że to już ostatnie narzekanie, ale kurde, ciężko nam się jedzie, naprawdę. Jest 16, mamy na liczniku jakieś, ile? Nawet 40 km jeszcze nie ma. 37 chyba. No, więc stwierdziliśmy, że zrobimy sobie postój na obiadek. Kasia, pokaż, co mamy dzisiaj dobrego. Tortelloni i co tutaj pesto. Zaraz dodamy? Pesto alla genovese. Tak, i zaraz to jeszcze zjemy pewnie z wiedeńskim wurstem, który przywieźliśmy z Billi samolotem. No nic, może da to nam trochę siły na najbliższy podjazd. Nie wybraliśmy sobie najlepszej pory na zdobywanie kolejnych podjazdów. Palące słońce, brak cienia i temperatura w okolicach 40 stopni, a droga jak na złość nie chce się wypłaszczyć. Powiem wam, że już naprawdę nie daję rady. A zaczynam naprawdę doceniać Kasię, która się zgodziła tutaj ze mną przyjechać. Też chyba nie wiedziała, na co się pisze. Kochanie, podjechaliśmy na 380 metrów. Jak się z tym czujesz? Na następne wakacje wynajmujemy samochód. Zobaczymy. Zobaczymy, co powiesz, jak zobaczysz, jaki fajny zjazd się czeka. Zawsze myślałam, że najgorszy dzień mojego życia, taki gdzie się zmęczyłam tak najbardziej, to wraca na zmywaku w jednym hotelu, ale nie, to dzisiaj. A jutro powiesz,
że to dzisiaj. Na szczęście, skoro jest podjazd, kiedyś musi być też zjazd. I tak nastał kolejny dzień. Jesteśmy w Bosie, to takie fajne, stare miasteczko. Kojarzy nam się, akurat przed przyjazdem tutaj oglądaliśmy włoski serial, więc tak trochę język nam się kojarzy. Oczywiście też wszyscy tutaj, niby jest teraz siesta, ale wszyscy jedzą makarony i piją wino. Nawet na plaży jedzą pastę. My zamiast włoskiej pasty zdecydowanie wolimy się napić dobrej małej czarnej. Oczywiście kawa w rozumieniu Włochów to espresso. Jeśli życzycie sobie nieco większą kawkę, to musicie już zamówić jakąś kawę grande albo americano. Samo miasto jest jednym z bardziej urokliwych na całej Sardynii. I choć nie posiada wielu zabytków, może poza kościołami i zamkiem, spod którego przed chwilą przemawiałam, kolorowa szeregowa zabudowa plus nadgryzione zębem czasu nabrzeże rzeki Temo tworzą niezwykły klimat. Jestem gotowy do jazdy. Pokażę wam teraz mniej więcej, jakie typowe zakupy robimy na co dzień. Jak wygląda to, jak się stołujemy we Włoszech. Dwa jogurty, bo nabiał jest bardzo potrzebny. Ja wybieram truskawkowy. No. Cztery banany. Szyneczka z promki, 50 gram tylko, no ale wygląda na dobrą. Cztery takie pizzerinki, można powiedzieć, różnego rodzaju. Jeszcze nie wiem, z czym zobaczymy, jak będziemy jedli. Tutaj mamy w środku tajemnicze torebki, mamy oliwki i takie cudowne pomidorki. Niestety tanie nie były, bo za wszystko 5 euro zapłaciliśmy, no ale próbować lokalnych smaków trzeba. Pasta pomidorowa, zobaczymy, czy do kanapek będzie dobra. Winko obowiązkowo. Zdecydowanie lepsze niż piwko i dużo tańsze, no bo poza marketami... Miałeś już nie pić piwa. Na potrzeby filmu. A to się jest Radler. O. Dwa napoje, bardzo polecamy, totalnie kwaśne, że aż wykręca mordę, że tak powiem. Chipsiki dla Kasi. Pesto do makaronu, który już sobie wcześniej kupiliśmy. I dwie dwulitrowe wody. No, od razu mam paragon. Za wszystko zapłaciliśmy około 25 euro. Nie mamy wiele czasu na zwiedzanie. Jeszcze dziś odbijamy od wybrzeża, zagłębiając się w sardyński interior, by jak najszybciej znaleźć się na wschodnim wybrzeżu. Środkowa Sardynia jest słabo zamieszkana. Nasza droga prowadzi wzdłuż wypalonych słońcem pól i nieużytków. Kochanie, co dzisiaj na kolację? Tortelloni z pesto. A na deser? Czyś psy i wino. O, co ty robisz? Takie rzeczy. Boże. Chciałem pokazać. Nie. No to trzeba mnie informować, że odkręciłaś, że mam brudną łapę całą. W ogóle chcieliśmy wam pokazać, jak się pięknie opaliliśmy. O. Pokaż też moją. Wyglądamy, jakbyśmy mieli brudne nogi. No, tutaj też. Chyba w skarpetkach będziemy wchodzili do morza. Dziś pierwszy dzień naszej nowej taktyki, czyli wstajemy skoro świt. Jedziemy ile wlezie, w sensie do momentu, aż wyjdzie niemiłosierne słońce. Robimy 3 godziny siesty. I może będzie lepiej. I później znowu pedałujemy, może będzie lepiej. Nie wiem, jak to zrobimy, ale mamy dzisiaj generalnie pojechać tam w te góry, widzicie to? Jesteśmy na 200 metrach nad poziomem morza, a mamy wjechać na 1200. Ja już wczoraj płakałam, chyba dzisiaj będzie powtórka z rozrywki.
A dzisiejsza siesta wypada nam nad jeziorkiem. To ja może opowiem pokrótce, jak wygląda nasz rytuał codziennego szukania miejscówki pod namiot i ogólnie rozbijania się. Może na przykładzie dzisiejszym. Jechaliśmy sobie tą drogą na górze. Wypatrzyliśmy z niej piękną miejscówkę nad potokiem, co na Sardynii jest dosyć rzadkie. Dlatego czym prędzej zjechaliśmy tutaj. Akurat była 20, więc idealna godzina na rozbicie się. Za godzinkę, półtorej będzie się już ściemniać. No i co? Szukamy, patrzymy, jak wygląda teren, żeby było przede wszystkim płasko. Tutaj w okolicy widać też sporo krowich placków, więc no, musimy się liczyć z tym, że rano przyjdzie do nas bydło, jakby na to nie patrzeć. I no, dobrze było na jego trasie się nie rozbijać. Tutaj mamy miejsce na rowery. Pochowane oczywiście jest standardowy bałagan przynamiotowy. Teraz tak posprzątaliśmy na potrzeby filmu trochę. No i co dalej? Mamy potoczek, w którym przed sekundą się umyliśmy. A tutaj mamy niespodziankę, bo pierwszy raz na tym wyjeździe mamy do dyspozycji lodówkę. Jest pyszne włoskie winko, już na nas czeka. Tej nocy mieliśmy nieproszonego gościa. O niemiłej niespodziance opowie Wam Kasia na początku kolejnego odcinka. Tymczasem dziękujemy, że dotrwaliście z nami do końca. Polecamy też inne rowerowe filmy. Do zobaczenia w następnej części Europejskiej Marszruty.